odkrywacie zagubione dźwięki? Jak się odkrywa? Tomku, jak ty odkrywasz? Jak ty widzisz ten problem? A u mnie to... U mnie to wychodzi niestety, albo na szczęście przypadkiem. Ja nie odbieram. Odbiera, tylko on nie wie do końca. Właśnie, no właśnie, ja nie, o tym nie wiem. Jeśli odbieram, to właśnie o tym nie wiem i po prostu to samo się odkrywa. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że się odkrywa się samo. Czasem się odkrywa też przy okazji trochę jakiejś kupy, ale... Debiut to rok 2000, no i później od płyty do płyty, od sukcesu do sukcesu, od zmiany składu do zmiany składu. Idea generalnie była od początku taka sama, żeby zebrać kilku muzyków i jakby pod moim światłym kierownictwem, pod moim światłym kierownictwem, a czasem mniej światłym, grać, po prostu grać tematy, grać melodie, grać improwizacje w oparciu o to, co kto z muzyków może od siebie dorzucić. Prowadzenie zespołu to nie jest łatwa sprawa i zwłaszcza takiego, który nie ma wielu koncertów i nie może swoim muzykom załatwić ptasiego mleka, tylko raczej suchy chleb i suchary. Ale to, co ważne, są koncerty, kiedy się spotykamy z fanami, z widzami, ze słuchaczami, ale ważne jest też to, co zostaje na półeczce, tak? I to, żeby się nie wiem, co działo, to będzie w tej historii kultury polskiej. W fajnym miejscu w studiu Synow. Wierzymy, że nasza muzyka ma na tyle międzynarodowy, taki ponadgraniczny charakter, że wszędzie się może sprawdzić. Od Peru przez Pakistan, kończąc na Syberii. Mam nadzieję, że tam akurat nie. Ja bym bardzo chętnie na Syberii. Dla mnie bomba. Syberia w komu.